Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Moi drodzy, rozpocznę od znanej wielu z nas historii. 8 kwietnia 2005 roku podczas pogrzebu papieża Jana Pawła II silny wiatr rozwiewał czerwone ornaty kardynałów. Widok ten budził skojarzenie z żywym ogniem. Przypominał płomienie, które ukazały się nad głowami apostołów przebywających w Wieczerniku 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Płomienie to symbol Ducha Świętego, który ogarnął apostołów. Przed bazyliką świętego Piotra postawiono na bruku skromną, prostą trumnę z ciałem świętego Jana Pawła II, a na niej położono Ewangelię świętego Jana, ukochanego ucznia Jezusa, który pozostał z nim, jak wiemy, do samego końca, do jego śmierci. Przypominam sobie, i pewnie wy drodzy również, jak wiatr robił z kartami księgi Ewangelii, co chciał. A ta księga była mu posłuszna i na końcu całkiem się zamknęła. Czy tak nie było z Chrystusem? Boży Duch robił z jego życiem wszystko, co chciał. A on był posłuszny swemu Ojcu. Czy nie tak było z życiem świętego Jana Pawła II? Duch Święty robił z jego życiem, co chciał, a on był posłuszny Bogu. Ile męstwa musiał mieć w sobie, drodzy Karol Wojtyła, gdy umierali jego najbliżsi, siostra Olga, mama Emilia, starszy brat Edmund. W 1943 roku, po powrocie z pracy w kamieniołomie, zobaczył martwego ojca pochylonego nad szklanką niedopitej herbaty. Został sam. Ile musiał mieć siły, żeby przeżyć ten ból i tę samotność? Ale Bóg miał dla niego plan, a Duch Święty prowadził go do końca, przez cierpienie aż do śmierci. I absolutnie nic nie działo się w jego życiu przypadkiem. Gdy po zabiegu tracheotomii, pamiętam, Jan Paweł II stał w oknie bazyliki świętego Piotra i nie mógł już wypowiedzieć ani słowa, to bezsilnie uderzał ręką w pulpit, o parapet. I w tym czasie gołąb w chrześcijańskiej ikonografii, symbol Ducha Świętego, usiadł na jego ramieniu i nie chciał odfrunąć. To też można interpretować jako znak działania w jego życiu Ducha Świętego. Jan Paweł II podczas wywiadu rzeki udzielonego André Frossardowi opowiedział takie zdarzenie. W wieku 10-12 lat byłem ministrantem, ale muszę wyznać, że niezbyt gorliwym. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: nie jesteś dobrym ministrantem, nie modlisz się do Ducha Świętego. I pokazał mi jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej, mówił dalej papież, była to ważna lekcja duchowa, silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie nauczania, które odebrałem. Z jakim on przekonaniem do mnie mówił. Jeszcze dziś słyszę jego głos. Rezultatem tej lekcji z dzieciństwa jest moja encyklika o Duchu Świętym. Moi drodzy, Duch Święty, dzisiaj przeżywamy jego zesłanie, to życiodajna zasada Kościoła. Mówi się, że jest on jakby duszą Kościoła. Nie ulega wątpliwości, że Kościół jest narzędziem Ducha Świętego, że to właśnie dzięki działaniu Ducha Świętego Kościół może być narzędziem zbawienia, może w sposób nieomylny nauczać tego, co Bóg objawił ludziom, zwłaszcza przez Jezusa Chrystusa. Jeśli będziemy patrzeć na Kościół z perspektywy obecności w nim Ducha Świętego, to nie zatrzymamy się wówczas wyłącznie na jego ludzkim obliczu. Nie będziemy odczytywali Kościoła jako wyłącznie ludzkiego wysiłku. To właśnie życie Kościoła jest dla nas potwierdzeniem
obecności i działania Ducha Świętego. Pomimo naszych ludzkich słabości, pomimo naszych grzechów, Kościół pozostaje święty i jest narzędziem uświęcania dla wszystkich ludzi. W życiu Kościoła, drodzy, powtarza się nieustannie to, co wydarzyło się w chwili zstąpienia Ducha Świętego na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Czy pamiętamy, jak zachowywali się apostołowie po śmierci Chrystusa? Byli pełni lęku. Zamknęli się w Wieczerniku. Bali się, że podzielą los swego mistrza. Ten lęk przestał ich paraliżować dopiero wtedy, kiedy spotkali się z Chrystusem Zmartwychwstałym, ale nie mieli jeszcze na tyle odwagi, by wyjść całkowicie z ukrycia. Nie rozumieli też pełni posłannictwa, które powierzył im Chrystus. Dopiero wtedy, kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, uświadomili sobie pełnię swojego powołania i posłannictwa. Nabrali odwagi, stali się prawdziwymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii aż po krańce ziemi. I tak, drodzy, jest aż po dzień dzisiejszy. Kiedy osłabia się świadomość, że Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego, wówczas ocena sytuacji Kościoła i jego współczesnych uwarunkowań jest pełna lęku. I prowadzi to do próby takiego fałszywego przystosowania się Kościoła do świata. Tam, gdzie zabraknie posłuszeństwa Duchowi Świętemu, tam zawsze pojawia się pokusa, by słuchać tych, którzy chcieliby reformować Kościół w taki sposób, by on zagubił swoje nadprzyrodzone posłannictwo. Kto, drodzy, uwierzy prawdziwie w to, że to Duch Święty kieruje Kościołem, ten nie będzie się bał krytyki Kościoła, której dzisiaj nie brakuje, płynącej ze świata, a wynikającej często z niezrozumienia istoty jego posłannictwa. I na koniec, moi drodzy, wrócę do nauczania świętego Jana Pawła II. W 1979 roku, w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski, przed kościołem świętej Anny w Warszawie, odbyło się spotkanie papieża z młodzieżą. Powiedział on wtedy takie słowa: tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książeczkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego, tak dzisiaj ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni. Moi drodzy, zakończę tą modlitwą do Ducha Świętego, którą święty Jan Paweł II odmawiał codziennie aż do śmierci, a której nauczył go jego ojciec. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją znajdował zawsze. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.